Witam Was. Adrian Kowalewski. Dzisiaj w studiu ze mną siostra Tomasza Potrzebowska. Cześć Boże, witam. Chciałem zapytać, co dzieje się w Kościele? Z jednej strony Instytut Badań Statystyki Kościoła Katolickiego wskazuje, że coraz mniej ludzi przychodzi na niedzielną Eucharystię, a z drugiej strony coraz większym zainteresowaniem cieszą się takie wydarzenia jak Jezus na Stadionie, czy Wielka Pokuta, Różaniec do Granic. Jest coraz więcej tych takich wspólnot charyzmatycznych. Także co się dzieje w Kościele w Polsce? Myślę, że w Kościele wzrasta świadomość ludzi. Wcześniej ludzie chodzili do Kościoła bardziej na zasadzie tradycyjnej, więc może rzeczywiście było ich więcej. Dzisiaj statystyki pewnie pokazują prawdę, że osobowo, ilościowo tych ludzi jest na niedzielnych Eucharystiach mniej, ale za to są bardziej świadomi. Proporcja obecnych ludzi i tych, którzy przyjmują Komunię Świętą. Tutaj ta proporcja przyjmujących Komunię bardzo wzrosła, co oznacza, że ludzie nie chodzą do spowiedzi tylko raz na rok, ale ich życie duchowe jest bardziej świadome, jest bardziej oni są w to zaangażowani i bardziej wiedzą, kim jest osoba Jezusa Chrystusa, czym są sakramenty, dlaczego warto w nich uczestniczyć. Myślę, że również dlatego taką popularnością cieszą się te różne akcje ewangelizacyjne, które w naszym kraju się dzieją i to jest bardzo dobre, tylko oczywiście to jest akcja, po niej potrzebna jest formacja, zaproszenie ludzi do mniejszych grup, do takich formacji długofalowych. Natomiast te akcje, które są i które gromadzą tysiące ludzi, pokazują, że jako Polacy potrzebujemy widzieć nawzajem swoją wiarę. Karmimy się tą swoją wiarą. Nie chcemy zostać sami, tak? Równie dobrze możemy się pomodlić we własnym pokoju przy czterech ścianach, ale jednak chcemy widzieć tą wspólnotę, chcemy widzieć inne osoby, które tak samo jak my się modlą w taki sam żywy sposób, tak samo doświadczają obecności Jezusa, tak samo chcą wzrastać, tak samo chcą Boga gdzieś w swoim życiu szukać i tak samo chcą doświadczać Jego mocy, Jego miłości. To czy powinniśmy się obawiać w takim razie właśnie tych statystyk, że kościoły się wyludniają, obawia się, że stanie się to, co na Zachodzie, że jakieś sprzedawanie świątyń, czy może to jest jakaś etap oczyszczenia? Ja myślę, że to nie jest kwestia obawiania się, tylko kwestia otwarcia oczu na rzeczywistość, którą mamy i odpowiedzi zgodnie z tym, do czego kolejni papieże nas zapraszają. Papież Franciszek, kiedy był w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży, powiedział wyraźnie: wstańcie z kanapy, wstańcie, idźcie, głoście, zapraszajcie, a wyjdźcie też, to co napisał w Ewangelii Gaudium, wyjdźcie do tych, którzy już do was nie przyjdą. Myślę, że na to Kościół powinien mieć otwarte oczy, że są osoby, które w jakiś sposób odeszły i które być może same nie przyjdą. Łatwiej im przyjść na przysłowiowy stadion, ponieważ jakoś im się to inaczej kojarzy, jest to coś nowego, jakaś akcja ciekawa, więc może łatwiej im przyjść na to, ale oczywiście z takich akcji powinni być prowadzeni do tego, aby normalnie, systematycznie w każdą niedzielę uczestniczyli w Eucharystii. Chciałem spytać też o ruchy charyzmatyczne. Czy to nie jest tak, że współczesna kultura wychowała człowieka konsumpcyjnego czy hedonistycznego i chce też w dziedzinie religii właśnie większych doznań jakby konsumować? Czy to jest dzieło Ducha Świętego w jakimś konkretnym celu? Właśnie jest jakiś powód? Czy ruchy charyzmatyczne w Kościele katolickim, które są od 50 lat, myślę, że niewiele mają wspólnego z hedonizmem, bo jeszcze wtedy on nie był na takim etapie, jak jest dzisiaj. Odnowa charyzmatyczna to przebudzenie charyzmatyczne, które od 1967 roku w Kościele katolickim jest i jest uznane. Jest szansą dla Kościoła, aby właśnie obudzić tych takich nieobudzonych, aby obudzić tych, którzy po prostu są, bo są, natomiast duchowo są tacy nijacy. Jeśli chodzi o hedonizm i o to, dlaczego dzisiaj może takie popularne są msze święte z modlitwą o uzdrowienie, czy jakieś inne nabożeństwa, które mają na celu wyprosić dla nas jakąś łaskę, to ja bym nie wiązała tego z hedonizmem, tylko bardziej wiązałabym z takim trochę protestanckim trendem nauczania, że to Bóg jest na naszego pilota, mówiąc przenośnie, czyli On musi spełnić moje zachcianki tu i teraz, bo ja tak chcę. To się nazywa teologia sukcesu.
ekscesu i to nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła katolickiego, gdzie jak najbardziej w pokorze możemy prosić Boga o każdą łaskę, ale On nie jest na nasze zawołanie. To On jest suwerennym Bogiem i jak najbardziej kocha nas i chce odpowiadać na naszą modlitwę, ale nasza rola to Go poprosić. I dlatego myślę, że też ludzie chcą się razem gromadzić, chcą się razem modlić, bo widzą siłę modlitwy wspólnej, siłę modlitwy wstawienniczej za siebie nawzajem. Więc rzeczywiście te grupy, które określają się jako grupy charyzmatyczne, są i są popularne i rozwijają się w wielu parafiach, wzrastają. Może nie do końca są tak stricte odnową w Duchu Świętym, tu przynajmniej w Polsce, bo też powstały grupy, które nie są w jakiś strukturalny sposób związane z odnową, a są jak najbardziej charyzmatyczne, ale rzeczywiście to działanie i spotkania gdzieś takie mające w podtekście ruch charyzmatyczny rzeczywiście są popularne. A jak rozpoznać dobrą wspólnotę? Właśnie budującą, gdzie są faktycznie charyzmaty, która nie zwodzi na stronę protestantyzmu. Jak rozpoznać taką wspólnotę, która da nam wzrost? Mamy w Kościele dokument o posłudze świeckich, który nazywa się Christe Fideles Laici. I tam w punkcie 30 jest 5 punktów, 5 takich kryteriów rozeznania, kiedy wspólnota jest wspólnotą katolicką. No wtedy, kiedy przyjmuje nauczanie Kościoła, wtedy, kiedy ewangelizuje, wtedy, kiedy jest wierna papieżowi jako pasterzowi najwyższemu, wtedy, kiedy patrzy na społeczne potrzeby wokół siebie. Te kryteria są tam bardzo jasne. 30 punkt, Christe Fideles Laici. Myślę, że wszystkie wspólnoty świeckich ludzi, zrzeszające świeckich ludzi, powinny ten dokument znać, no bo on jest właśnie o nas, tak? Więc wszyscy powinniśmy ten dokument znać i zgodnie z nim po prostu te grupy tworzyć. Dobra wspólnota według mnie to taka, która wzrasta, taka, która się formuje, a nie taka, która, jak to ja często mówię, jest klubem wzajemnej adoracji serniczka i herbaty. A bo serniczek i herbatę każdy z nas ma w domu i naprawdę nie musi iść do kościoła po to, żeby się spotkać ze znajomymi i zjeść kolejny serniczek. Ale jeśli już, ogólnie to nazywając, idzie do jakiejś salki, tak, idzie do kościoła, idzie do jakiegoś pomieszczenia, w którym ta grupa się spotyka, to oczekuje, że wyjdzie z jakąś nową wiedzą, nowym doświadczeniem, no czymś nowym, tak? Dowie się czegoś nowego o Jezusie. No jeśli będzie celebrować tylko swoją obecność nawzajem, to nie to, tak? Grupa dobra to grupa, która wzrasta, grupa, która ma formację, grupa, która chce razem się modlić. Oczywiście integracja też jest dobra i raz na jakiś czas, jak ona jest, to jest super. Natomiast te cotygodniowe spotkania naprawdę powinny kłaść nacisk na głęboką formację. To, co zostało wspomniane odnośnie zagrożenia protestantyzacją, bierze się właśnie stąd, że nie ma tej formacji w wielu wspólnotach. Że to po prostu jest spotkanie dla spotkania, które po prostu jest, ale nikt się nie wysila, żeby je przygotować, nikt się nie wysila, żeby przedstawić nauczanie. Natomiast pastorzy są najczęściej dobrze przygotowani, jeśli chodzi o nauczanie biblijne i, co jest ciekawe, bardzo chętni, aby przyjść na takie spotkanie i nauczać. No, trzeba bardzo prosić kapłanów, którzy są odpowiedzialni za takie wspólnoty, aby byli i aby im się chciało również przygotować nauczanie. Przecież to są wykształceni ludzie, którzy potrafią do wspólnot mówić przepiękne konferencje. Tylko wspólnota powinna na tyle współpracować ze swoim księcem opiekunem, żeby on z nimi był, żeby nauczał, no żeby był bardziej chętny, bardziej otwarty, tak, żeby po prostu był obecny na tych wszystkich spotkaniach. Wtedy nie będzie żadnych niebezpieczeń. I bardzo zachęcamy naszych telewizorów do przeczytania Christe Fidelis Laici. W 2 wieczory da się przeczytać, to nie jest długi dokument. I nim właśnie jest napisane, że dobra wspólnota wychodzi na zewnątrz i ewangelizuje. Prawda? W Dziejach Apostolskich po dostaniu Ducha Świętego od razu poszli ewangelizować. To byłoby bez zastanawiania się, bez rozeznawania. Co zrobimy? Wyszli, ewangelizowali. I właśnie zauważyłem, że te ruchy charyzmatyczne bardzo ochoczo faktycznie wychodzą na ulicę i ewangelizują też na ulicy. I chciałem spytać właśnie, jak charyzmaty są przydatne, może tak, czy to przypadek, że właśnie ruchy charyzmatyczne najbardziej jakby angażują się w nową ewangelizację? Czy te charyzmaty są w jakiś sposób przydatne w tej ewangelizacji? Myślę, że to oczywiście nie jest przypadek.
ponieważ jeżeli ktoś poprzez ewangelizację doświadcza miłości Bożej, doświadcza napełnienia Duchem Świętym, to on chce tą miłością się dzielić. I to jest naturalne. Duch Święty, kiedy przychodzi, wzbudza w nas miłość, a tego oczekuje od nas Jezus, abyśmy się tak miłowali, jak on nas umiłował. Miłość pociąga za sobą współczucie, czyli pragnienie również, aby osoby, które są gdzieś wokół, tak samo doświadczyły i tak samo poznały Jezusa, jak my go poznaliśmy. Więc ewangelizacja jest czymś naturalnym. Chcemy wszystkim mówić o osobie, którą znamy, o osobie Boga, która jest dla nas ważna, bliska, która jest sensem naszego życia. Myślę, że dlatego to się ze sobą wiąże. Natomiast czy są potrzebne charyzmaty? Są potrzebne, ponieważ Bóg głoszenie słowa, czyli ewangelizację, potwierdza działaniem swoim w danym człowieku poprzez działanie darów charyzmatycznych. Duch Święty będzie umacniał wiarę tych osób, do których głosi się słowo, tym, że ktoś zostanie uzdrowiony, ktoś zostanie jakoś podniesiony na duchu, do kogoś zostanie wypowiedziane proroctwo dotyczące jego życia, czy dotykające głęboko i przemieniające jego serce. Chciałem już kończąc zapytać o siostry doświadczenie właśnie mocy Bożej, czy właśnie doświadczenie takie charyzmatyczne, gdzie Pan właśnie przez też te charyzmaty przekazał komuś Bożą miłość. Ja od wielu lat współpracuję z ojcem Johnem Boszoborą, więc jeżdżąc na te rekolekcje spotykamy setki, tysiące ludzi, którzy potrzebują wsparcia, modlitwy, po prostu potrzebują Boga. No i przez to, że w tym wszystkim uczestniczę, wiele osób przychodzi na różne indywidualne modlitwy i rzeczywiście, kiedy otwierają swoje serce, niesamowite rzeczy się dokonują w ich życiu. Bardzo często są to osoby bardzo poblokowane przez różne zranienia w swoim życiu, wcześniejsze zranienia, najczęściej z rodzin, wyniesione gdzieś jeszcze z życia rodzinnego, z dzieciństwa, które potem się w jakiś tam sposób ciągną za tymi osobami. Modlitwa z tymi osobami otwiera ich na to, żeby tu i teraz spotkały się z Jezusem, przyjęły moc Ducha Świętego, doświadczyły radości, doświadczyły wolności, doświadczyły tego, że to, co się stało, oczywiście jest nie do zmiany, ale nie musi tu i teraz wpływać na teraźniejszość, na przyszłość. Więc ja takich doświadczeń mam dużo i przez to jeżdżenie na te różne rekolekcje, i przez to organizowanie, typu wspomnianego Jezusa na stadionie, i przez różne indywidualne spotkania z osobami, które są i rzeczywiście potrzebują pomocy, szukają takiej pomocy. Dziękuję bardzo za rozmowę. A widzów zapraszam do oglądania kolejnego odcinka w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.